Siemanko, siemanko, ja jestem Vertez i witam was w grze Dark Souls 3 przy okazji w challenge'u, jak już pewnie widzicie po tytule, dosyć spontanicznym challenge'u, bo tak nagle stwierdziłem, a zrobię challenge, przy okazji nagram odcinek z tej przerąbanej gry i jeszcze przy okazji stwierdziłem, że zrobię wycisk mojemu laptopowi i zagram sobie na najwyższych detalach. Przypominam, że mój laptop już ma gdzieś tak rok, także wycisk dla niego jest. Tutaj widzicie właśnie, mamy ustawienia, wszystko gdzie się da to zrobiłem max, wszędzie wysokie i ciśniemy na maksa. Przypominam, że mój laptop to Hyperbook i oczywiście linka do niego macie w opisie. I tak a propos laptopu, jeśli polajkujecie ten fanpage, to spróbuję ogarnąć jakieś fajne kody zniżkowe na laptopy, także wiecie co robić. Ale dobra, wracajmy do challenge'a. Mam tutaj trzy sosy, już wam pokazuję. Pierwszy to jakiś extra hot, proszę bardzo, tak wygląda. Drugi to jakiś Zulu Sauces Piri Piri, 9/10 ostrość, już pokazuję. Pewnie niektórzy z was kojarzą z moich live'ów. I trzeci sos to jest już 10/10, czyli po prostu maksymalna ostrość habanero. Tak on wygląda. I otóż mówię, co się dzieje. Zaczniemy sobie od tych lżejszych i będę pił co każdą śmierć w tej grze. A powiem wam, co jest ciekawe, nigdy nie grałem w Dark Souls, nigdy, dosłownie nigdy, także jako, że gra jest po prostu znana z tego, że jest mega hiper trudna, to uwierzcie mi, że się napije trochę tych sosów i naprawdę będzie fajnie, także oglądajcie do końca, bo całkiem możliwe, że aż od tego ostrego sosu dostanę czkawki, będzie naprawdę hardkorowa. Już tutaj sobie wcześniej grę odpaliłem, żeby ogarnąć mniej więcej sterowanie. Także luzik, lecimy. Ha! Pierwszy. Dzięki za duszę. Wow! Wow, już obrywam! Fakajcie się, wy jesteście na 2 hity, ja tu na pewniaka poszedłem, już nie mam połowy życia, no świetnie, naprawdę. Witaj. Zabierz miecz. Okej. Zabieramy. Co, będę mógł mieć ten miecz, czy nie? O, nie wiem czy dobrze kminie, ale chyba muszę go bić. A, unik! Oż ty w mordę! Ale on pokarał mnie. Nie wiem co mam. Czekajcie, R się chyba używało czegoś! Stary, czemu ty mnie tak karasz? Czemu ty taki karacz jesteś? Fuck! Nie! Nie żyjesz! Już mnie pocisnął. O mordę! W co ja się wpakowałem? To ja po prostu... ja pierdzielę. Czyli co, wróciliśmy do tego ogniska. Nie no, po prostu super. Ale dobra, challenge to challenge, tak? Dokładnie. Tu nie chodzi o przejście tej gry, tu chodzi o challenge, żebym po prostu jutro umierał. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Zacznijmy od tego sosu. On jest podpisany Extra Hot, ale jest z innej firmy. Ja go miałem wcześniej, tylko nie pamiętam, czy on był jakiś naprawdę ostry, czy nie, ale dobra, tutaj wziąłem sobie chusteczkę, żeby sobie mi nie nakapało, bo na live'ie czasem mi tu kapało. Oj, czegoś się boję. Dobra. To lejemy. Lejemy. Na łyżeczkę. Żeby było spoko, w mordę, ale sobie nalałem. Dobra, full łyżeczka. Ale jestem durny, że to robię. Proszę bardzo, jest cała łyżeczka. Hapiemy. O w mordę. Okej, on jest naprawdę ostry. O! Aż czkawki dostałem, okej. Powiem wam ciekawostkę, jak dostaję czkawki, to coś jest naprawdę ostre. Przejść przez mgłę, okej. Idziemy. O w mordę, ty żyjesz! Jak to się stało, że ty już teraz żyjesz? Fakaj się! Fak ci w mózg! O w mordę, dotknął mnie! No nie, jak ja mam cię zabić? Co? Nie, uciekaj! Kuźwa, ale mi przyrąbał. Spadaj! Nie! Chora gra! Nie! To już! Ja pierdzielę! Chcecie mnie zabić? Znaczy... no, sosem! Ja! Kto się dzieje? Przypominam, że nie umiem w tą grę grać, także... Druga kolejeczka. Tym razem polecimy z Piri Piri 9/10. No nie, co ja sobie wymyśliłem? Dlaczego ta gra jest taka trudna? Ja się... No, słyszałem, że ona jest... Co to, mordy, jesteś? Jakiś koleś na ekranie. Dobra, słyszałem, że ta gra jest trudna, ale bez przesady, Ja myślałem, że sobie wypiję, nie wiem, to z 2 razy, czy coś, czy po raz po sosie, ale... Kuźwa. Ja pierdzielę, po prostu ja pierdzielę. Dobra, Piri Piri. Znowu czkawka nadchodzi. Wow, to jest bardziej płynne niż ostatnie. Także nalane jest, widzicie? Lecimy z koksem. A, i od razu powiem, jeżeli wam się podoba ten challenge, jeżeli chcecie więcej czegoś w przyszłości takiego głupiego, zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Naprawdę, a teraz wasze zdrowie. Okej. Ten jest chyba lżejszy, chociaż w gardło strasznie piecze. Spoko loko. Odkładam. Lecę dalej, co tu jest? Odpocznij. Nie wiem, o co chodzi, odpoczęliśmy. Super. Nie żyjesz. Mogę cię skopać. Hehe. Wiecie co? Bo myślę, że jestem połączony przez internet, ja to widzę po prostu innych ludzi, jak tutaj biegają w tej grze. I też sobie nie radzą. Może na hardcora polecę. Kuźwa, na hardcora to ja sobie mogę się pomijać po majtkach, co najwyżej. Wow! Uciekaj! Wow! On lata! You fucking jeden latający skurczybyk! Gin śmieciu! Tarcza szmato! Jak to Rojo by powiedział? W co ty się zmieniasz? Gin! A nie się zmieniasz! Gin! Nie masz szans! Wow! Albo masz szansę! Nie wiem co to, ale pito! Mordę nie! Zabiłeś mnie! A już cię tak stachałem! Co za głupi śmieć! Co to w ogóle jest za gra? Ja pierdzielę! To nie dla mnie! To nie dla mnie! Jeszcze od tamtego sosu nie odpocząłem. Już, masakra! Masakra! Co my teraz mamy? Piri Piri dopiero było. Morda habanero. Ale spoko, jeszcze nie piłem mleka, a mam mleko przygotowane. Gdzie? A, tutaj jest łyżeczka. Miałem pytać, gdzie ja łyżeczkę posiadałem. Powiem tak. Na live jak to wypiliśmy, to umieraliśmy przez 15 minut. Spoko, damy radę. I od razu powiem, nie zdziwcie się, jak ja tego czegoś nie pokonam w tym odcinku. Po prostu się śmiejcie ze mnie, No, o to ma chodzić, tutaj ma o to chodzić, tak. Stwierdziłem, że to jest gra do tego. Dobra, to jest śmierć. Czekajcie, dam niżej do kamerki, to widać, że coś jest. Bo jak dałem tak, to widać samą łyżeczkę, ale jest coś. Aż kataru od tego dostałem. Dobra. Are you ready? Chyba po tych 2 sosach to już nie jest taki 10/10. Już trochę jestem podrażniony. Coś zmienia faktu, że mnie właśnie pali od środka. Się zaczynam pocić. Co daje ta popielna butelka? Nie mam pojęcia, ale ją wypiłem. Pierwszy się zabiłem. Umieram. No kurde, nie doskoczyłem na to. Cały się pacę. Masakra i szyn. A się boję do niego iść. Ja tam nie idę. O, nie ma opcji. Nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji. Widzicie, teraz ja was pokarałem. Nie muszę popić, ale nie mlekiem. Jest moc. Jest moc. A tutaj jesteś. O, nie, nie uderzy mnie. Co tutaj było, że tutaj się kręciłeś? O nie! O nie! Jeszcze czego? Chowa w... walić was! Ja tam nie idę. Ja tam nie idę, bo ja już umieram. Jak mam tego dziada pokonać? Dlaczego mam trochę stachane życie? Nie wiem, co to za szczęśliwa moneta. Ale sobie jej użyję. Użyję tego. Nie! Nie ten przycisk. Szybko. Dawaj tego dziada. No nie! No nie! Użyj tej tarczy! Fuck! Nie wierzę! Po prostu nie wierzę, nie! Jak ja wcześniej do niego podszedłem i go biłem, skoro on teraz mnie pocisnął jak jakiś głupi śmierć. Czym ostrzej, tym gorzej. Masakra, nie polecam, naprawdę nie polecam ostrych sosów, bo chyba przez nich się nie mogę skupić. No nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę, kuźwa! Co to ma być? Co to jest za gra? To jest dopiero początek gry, a ja co? A ja nie mogę tak przejść. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. To jest pewnie dlatego, żebyście myśleli, że chcę pić ten sos, że chcę pić ten sos. Dobra, kolejka druga, extra hot. Od tego miałem największą szkawkę. Próbujemy to jeszcze raz, naprawdę. Nie polecam, ale jest hardcore. Jest hardcore. Żeby z tego więcej, to po prostu szybciej mówię. I emocje rosną, właśnie tak, właśnie tak. Jest sos, jest impreza. Trzymajcie kciuki. Borde. No to jest chyba najgorsze z tych wszystkich. Dobra. Jest sos. Jest sos. Cisnę was, dziady. Właśnie tak. Lecę na tego Franka. Stary, nie ma opcji, żebyś to wygrał. Nie ma. Jak wygrasz, to jestem najgorszym graczem tej gry. Mi to nie przeszkadza, naprawdę, mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Po to w to gram, żeby tego nie przejść. Dobra. Butelka gotowa. Okej, czekam na ciebie, głupi śmieciu. Dawaj. Dawaj, skoczysz? Skoczysz? Oczywiście, że skoczy. Dawaj, ty chamie pierdzielony. Wow, 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 oberwałem! Wstawaj! Na co czekasz? Kuźwa. Dobra. Chodź do mnie. Okej, skoczył. Dobra, jedno uderzenie mi wystarczy. Poczekam. No skacz sobie. Skacz sobie. Przy skoku jesteś łatwiejszy, zauważyłem. Dajesz? Ha! Ha! Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie trafił, nie trafił! Ale teraz trafił! Chapaj się! Chapaj się, frajerze! Pito! Woo! Dawaj! Uciekaj, 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 uciekaj! Unik, kuźwa! Flecie pierdzielony! Skacz do mnie! Pokaż, co potrafisz! Nie tak! Woo! Dawaj! No chodź! Pokaż! Pokaż, jak skaczesz! Pokaż to wszystkim! Woo! Dobra. On się już zmienia w to gówno! Pierdzielone! Nie widzę nic! Dobra, czekaj, aż zaatakuje. Czym ty kuźwa jesteś i czemu mnie uderzyłeś? Pij tą butelkę! Szybko, spierdzielaj! Chapaj go! Uhu! No nie, uderzył mnie. Czekaj, kurwa! Chamie pierdzielony! Dawaj! Dawaj! Dawaj do ostatniej ciosy! Dawaj! Pokaż mu! Tak! Zginąłeś! Frajerze! Fakaj się! Jest! Dziedzic ognia zniszczony! Jest! Myślałem, że mi się nigdy to nie uda. A tu proszę. Rozpal ognisko. Jest! Po prostu jest! Ha! Ha, ha! Odpocznij. W nagrodę mogę się napić. Właśnie tak. Nie jest tak najgorzej ze mną. Pokonałem najłatwiejszego bossa, który kiedykolwiek w jakiejś grze istniał. I to bez kitu chyba był najłatwiejszy. To dopiero początki. Nawet nie wiem, czy to był boss. Po prostu jakaś gówniana postać, która miała dużo życia. Uff. Dobra, co my tutaj mamy? Ty się świecisz? Uff. Sorry. Co to za świątynia? Kapliczka Zjednoczenia. Uff. Dobra. Który chce się pizgać? Chodź do mnie! O ty mordę! Ile ty masz HP? Fagaj się! No nie gadaj! No, no! Frajerze, ile ty masz HP? O, nie, unik! Nie gadaj, że mi fatality strzeliłeś jakieś! Mam bła ba 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 ba. No nie wiesz, że ty biegniesz za mną! Dobra. Jakie to przykre. Dobra. Jakie uwielbiam błędy w grach. Też tak potrafię. Chamie pierdzielony. Nie! No, 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 no. No, 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 ostatni cios! Ostatni cios! Fascynująca walka! Ha, ha! I tu cię mam! Czym to było? Ciężki klejnot. Klejnoty ci aż wypadły z wrażenia, panie. Czekajcie. Ognisko rozpalone. Świetnie. Świetnie. Naprawdę świetnie. Podróżuj. A to może jednak nie koniec odcinka. Cmentarz. Lotric, tutaj mamy takie coś. Dobra, to jeszcze nie koniec. Będzie cięcie. Będzie cięcie dlatego, że błądziłem i tego ogniska nie widziałem. O, tak się wytłumaczy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? O, pełne życie mamy, ale super. Dawny zbagowany kolega, naprawdę. Co zrobił, to jest masakra, czysta masakra. Uhu. No nieźle. Nieźle, nieźle. Kto chce się bić? Cześć. Ja to nie lepiej rozpalę, bo wiecie. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Co to za... Co to za stwór? O ty wpyte siano! Co to za tak pies? Nie wiem. Mister... O fuck. I mistera pół życia. Co do mnie strzela? Który chce się? Ty chcesz się ze mną bić? O, co ty tu robisz? Co ty tu robisz, dziadu jeden? Pierunie? Okej. Okay. O w morę, co to tam dużego idzie? Aż mnie zaswędziało. Kurde. Nie, psie jeden! Gień! Haha! Masz ty wpytę. Gień! Gień! Masz tu mordę, masz tu mordę! Jeszcze dwóch was tutaj jest takich. No nie! Wszystko przez tego psa, który mi sterał życie. God damn it! God damn it, god damn it. Ja sobie teraz wypiję, jako że to jest śmierć, tak pod koniec, wypiję sobie 10 na 10, czyli ten rzekomo najostrzejszy. Rzekomo najostrzejszy, bo już po prostu nie czułem... Co, znaczy czułem, że piłem pikantne, ale już mi to schodziło i mi się za bardzo lajtowo zaczęło grać. Dobra. Także pijemy to, nie ma przeproś, łapka w górę musi być. Dobra. Czy się coś nie pomyliło? Jakiś zbyt lightowy był. No czekajcie. Bonusowo jeszcze ten. Ten, który wywołał u mnie czkawkę. Dawaj, stary. Nadgoń tempo. Nadgoń tempo tego, co się działo przed chwilą. Także drugi sosik. O w mordę. Ten kolega stanowczo przebija tego 10 na 10. Ten to musi być z 13 na 10. Wow. Także Dark Souls 3, bardzo pikantna gra. Jeśli wam się odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, jeśli nie subujecie. Czkawka jest! Na razie, cześć! Żółwik!